No niestety, moi drodzy, zaczęła się jesienna szaruga, ale zaczyna się także nasz program Kolej TV. Dagmara Kowalska, witam serdecznie, zapraszam w podróż koleją. Co dzisiaj w programie? Zobaczcie. Kolejową stolicą Europy przez 4 dni był Gdańsk, to tam odbyły się targi Trako. Dziś u nas pierwsza relacja. Powiemy także o coraz bliższych planach budowy w Polsce kolei dużych prędkości, a na koniec zobaczymy, jak podróżowali niegdyś dostojnicy państwowi. Odwiedzimy salonkę Bolesława Bieruta. Trako to największe targi kolejowe w Polsce i drugie co do wielkości w Europie. W tym roku odbyły się już po raz 9. Na targach można było zobaczyć wszystko, co związane z koleją. Newag pokazał zmodernizowaną kuszetkę dla PKP Intercity, były elfy spesy dla województwa świętokrzyskiego i dla kolei mazowieckich. Ten ostatni przewoźnik zaprezentował wagon piętrowy i lokomotywę Trax Bombardiera. Nowością była lokomotywa Vectron Siemensa i czeska z zakładów Skoda. Wojt Turbo wystawił lokomotywę Gravita, a Dragona ZNL Gliwice. Podczas Trako podpisano umowę na przedłużenie współpracy między PKP Polskie Linie Kolejowe SA z Bombardierem. Natomiast bydgoska PESA zawarła kontrakt na budowę pierwszego od wielu lat pojazdu dla kolei rosyjskich. Współorganizatorem Trako była grupa PKP, która podczas targów obchodziła dziesięciolecie istnienia. My startowaliśmy z ogromnej zapaści finansowej dawnego przedsiębiorstwa państwowego. 10 lat temu ta sytuacja była dramatyczna. Dzisiaj jesteśmy zrównoważeni finansowo i mamy zdolność kredytową. I dzisiaj jesteśmy w trakcie bardzo potężnego programu inwestycyjnego, o czym jeszcze 10 lat temu wcale nie było pewne, że czy się to uda. Więc w tym sensie wytrzymaliśmy jako struktura gospodarcza bez pomocy państwa, sami się finansując. W skład grupy wchodzą obecnie spółki PKP SA, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, PKP Intercity SA, PKP Cargo SA, PKP Energetyka SA, TK Telekom, PKP Szybka Kolej Miejska, PKP LHS i PKP Informatyka. Jubileusz był okazją do gratulacji i życzeń. Czego życzyłby spółce zarząd? Żeby z sukcesem zakończyły się te projekty przekształceń własnościowych, które teraz robimy, ponieważ one są dużą szansą pozyskania i nowych partnerów gospodarczych, i nowych środków na inwestycje. I też pomyślnego zakończenia inwestycji infrastrukturalnych. To będzie miało bardzo duży wpływ na stan kolejnictwa w Polsce. Na targach wyróżniono także projekty marketingowe związane z promocją kolei. Decyzją jury w kategorii innowacyjne działania promocyjne wygrał projekt Kolej TV. Japonia, Niemcy, Francja, a nawet Chiny. W tamtym kierunku spoglądamy z pewną zazdrością na pociągi, które rozpędzają się ponad 300 km na godzinę, ale już niebawem Polska także znajdzie się w elitarnej grupie krajów, które mają pociągi najnowocześniejsze, a to także znaczy, że najszybsze. W 2002 roku powstała koncepcja Y, czyli połączenia w ten sposób Warszawy przez Łódź z Wrocławiem i Poznaniem. Ważne decyzje zapadły w 2008 roku. Wówczas rząd przyjął program budowy i uruchomienia przewozów kolei dużych prędkości w Polsce. Rok temu podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności projektu. Pierwszy etap obejmował wybór trasy linii. Linia będzie rozpoczynała się na stacji Warszawa Zachodnia. Pociągi pojadą do Łodzi, a następnie w kierunku Sieradza. W wariancie pierwszym linia rozgałęzia się na zachód od stacji Nowe Skalmierzyce i biegnie do Poznania. Odcinek do Wrocławia przebiega od rozwidlenia za Nowymi Skalmierzycami, by dotrzeć do Wrocławia od południa. W wariancie drugim linia do Poznania przebiega tak samo jak w wariancie pierwszym. Linia do Wrocławia tuż za Sieradzem skręca na południe w kierunku Kępna, a następnie na zachód do Oleśnicy, gdzie włącza się w przebieg wariantu pierwszego. W wariancie trzecim rozwidlenie zaplanowano przed Nowymi Skalmierzycami. Linia do Poznania przebiega tak jak w poprzednich wariantach. Natomiast część odcinka wrocławskiego biegnie na południowy zachód. W okolicach Ostrzeszowa linia włącza się w przebieg wariantu pierwszego. Na początku października zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA rekomendował wariant pierwszy. Wariant ten jest lepszy, jeżeli chodzi o aspekty środowiskowe. Jest również korzystniejszy, jeżeli chodzi o kwestie związane z kosztami budowy oraz kwestie związane z funkcjonalnością
techniczną, a także wariant ten zawiera w sobie korzystne rozwiązanie w postaci łącznika w rejonie Nowych Skalmierzyc, który pozwoli na budowę relacji pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem, a także dalszych relacji wykraczających poza linię Y. Już niedługo rozpocznie się druga faza realizacji studium wykonalności, kiedy będą wykonane bardzo konkretne prace przygotowujące realizację inwestycji. Budowa może rozpocząć się pod koniec 2014 roku. Prawdopodobnie pasażerowie wsiądą do pierwszych pociągów w 2020 roku. Podróż z Warszawy do Łodzi zajmie 35 minut, do Poznania godzinę i 35 minut, a do Wrocławia godzinę i 40 minut. Na tych trasach podróż potrwa nawet szybciej niż samolotem. Trwa konkurs Zaproś Kolej TV do siebie. Moi drodzy, czekamy na Wasze propozycje ciekawych kolejowych miejsc. Wysyłajcie do nas informacje, najlepiej mailem. Wszystkie informacje na temat konkursu znajdziecie na naszej stronie internetowej, a do wygrania tylko u nas poprowadzenie kawałka naszego programu. Możecie się ze mną zamienić miejscami. Zapraszam. Piotr Goszczycki zaprosił nas do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Tutaj jednym z ciekawych eksponatów jest salonka Bolesława Bieruta. Jej historia zaczyna się tuż przed wybuchem II wojny światowej. W zakładach Cegielskiego w Poznaniu budowane były wagony dla Międzynarodowego Towarzystwa Wagonów Sypialnych i Szybkich Ekspresów Europejskich. Dwa zostały nieodebrane. Niemcy przejęli je i zaczęli przebudowywać. Miały być reprezentacyjnymi wagonami dla dygnitarzy NSDAP. Po zajęciu Poznania przez Armię Czerwoną wagony nadal były w fabryce. Porozumienie między zakładami Cegielskiego, Polskimi Kolejami Państwowymi i rządem pozwoliło dokończyć modernizację. Wagon z numerem pierwszym stał się salonką prezydenta Bolesława Bieruta. W wagonie zachowano oryginalne wyposażenie z lat 40. i 50. Największym pomieszczeniem jest salon. Na środku znajduje się stół konferencyjny otoczony fotelami pokrytymi skórą. Na ścianach umieszczono intarsje z widokami Warszawy, Wrocławia, Poznania, Gdańska i Krakowa. Na jednym z krańców salonu znajduje się kryształowe lustro w pozłacanych ramach. Towarzysz Bierut, podróżując salonką, lubił raczyć się wódką z czerwoną kartką, na którą niektórzy mówili, że są to łzy proletariatu. Jednakże Bierut, podróżując salonką, za bardzo nie lubi przebywać w tym pomieszczeniu, ponieważ przeszkadzało mu skrzypienie boazerii. Obok salonu znajdowała się sypialnia. Jej pasażer mógł skorzystać z łazienki z prysznicem. W przedziałach jeździli najbliżsi współpracownicy i oczywiście ochrona. Łączność ze światem zapewniała radiostacja. W wagonie znajdowała się kuchnia na węgiel, która także ogrzewała pomieszczenia. Z tych udogodnień korzystał nie tylko Bolesław Bierut. W następnych latach salonką podróżowali Aleksander Zawadzki, Wiesław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, Piotr Jaroszewicz. W latach 80. XX wieku wagon trafił do Muzeum Kolejnictwa. Dziś jest eksponatem, ale nie tylko. Obecnie w salonce Bieruta odbywają się spotkania literackie sygnowane grupą poetycką Wars. Salonkę Bolesława Bieruta można oglądać w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Przed nami stały punkt programu, czyli skrót informacji, a w nim powiemy m.in. o tym, że PKP Intercity kupiło wagony piętrowe. Warszawska Szybka Kolej Miejska chce zmodernizować 8 swoich pojazdów zbudowanych częściowo na bazie złomowanych starych pociągów elektrycznych. W pociągach potrzebne jest nowe zawieszenie i wózki. Pociągi noszące nazwę Halny w warszawskiej SKM służą od 2005 roku. Ich zakup pozwolił na uruchomienie nowej kolei. PKP Intercity kupi wagony piętrowe do obsługi linii Łódź-Warszawa. Przewoźnik rozpoczął postępowanie przetargowe. Składy z piętrusami na tej linii mają kursować od 2014 roku. Część pieniędzy na sfinansowanie zakupu przewoźnik chce pozyskać ze źródeł unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W przyszłym rozkładzie jazdy pociągów składy PKP Intercity będą jeździły z Warszawy do Poznania w czasie 2 godzin i 29 minut. To efekt modernizacji odcinka Łowicz-Kutno, ale nie tylko. Kolejarze zmienili przepisy dotyczące jazdy po łukach. Będzie można jeździć po nich szybciej. To wszystko na dzisiaj. Jeśli Wam mało, zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.